jeszcze odkurzanie. Dzisiaj jesteśmy tutaj długo w tym mieszkaniu, ponieważ no dzisiaj mamy takie łączone, cześć, witajcie w ogóle w nowym blogu. Dzisiaj mamy łączony taki dzień, łączony, przedłużony. I tutaj jesteśmy od rana, sprzątamy, robimy, gotujemy nawet, wam powiem, że zdarzyło nam się tutaj gotować. Obiad był. Pyszne kotlety z kością schabowe. Na pewno widzieliście na daily vlogu, była marchewka z groszkiem, także typowy obiad domowy. Pieczy się pani nadal, bo jest godzina no 18. Jesteśmy tutaj dlatego, że Michasia jest na dyskotece, o tym wiecie już z poprzednich daily. Natomiast czekamy tu na nią, bo bez sensu, no wiadomo, nie będziemy jechać do domu. Czekamy i jeszcze wykorzystamy ten czas, żeby tutaj coś poogarniać. Jeżeli chodzi o odsłonę nową tutaj tego mieszkania, no to Marek dalej gipsuje. Te dziury sufitowe, zobaczcie, też. Potem to szlifuje na mokro. Także fajnie, bo powiem wam, że się w ogóle nie kurzy. I jest spoko. A pamiętasz, kiedyś było? No kiedyś było strasznie. Ojej, jak to szlifował, wiecie, ten gips. Wszędzie było pełno, było biało. Tutaj żeśmy, słuchajcie, mieli zafoliowane to wyjście. O, nigdy nie umiem pokazać, tak wiecie, o. Tak, żeby po prostu reszta mieszkania była w miarę czysta, ale tego się nie dało, słuchajcie, tak i tak uniknąć, żeby ten pył się nie wydostał stąd. Także taki mały update'ik. Zmywarka myje, no i trzeba chyba trzecia zmywara. Tu mam delikatne pranie, zaraz idę z nim na strych. Marek też sprząta. Dzisiaj sporo udało ci się chyba zrobić, co? No, jest mały pościg, bo myślałem, że to zagruntuje. Ale no ile zostało? Półtorej godziny, nie? A jeszcze teraz to musi podsuszyć, więc raczej nie może zalistyć jeszcze bez mnie. I słuchajcie, dużo pytań dostałam, bo dzisiaj myłam piekarnik. On jest, słuchajcie, przejrzał naprawdę spoko. W ogóle co ja odkryłam? Ja po raz pierwszy myłam w tym piekarniku tą szybę w całości. Tu są takie dwa pstryczki. O, i słuchajcie, to się zdejmuje, a szybę się wysuwa. Znaczy wysuwa, ona po prostu wychodzi, ta szybka. I tą górną spokojnie sobie myję z dwóch stron. Przecieram tamtą wewnętrzną niby to i po prostu mam idealnie wymyty piekarnik. A czym to myłam? Po prostu mleczkiem. Tutaj kolejna odsłona, no po prostu wygląda to, wiecie, no remontowo jakby nie było. Tutaj flaczki mojej mamy, rewelacją, nie zjedliśmy jeszcze i będą na kolejny dzień. Do tego jeszcze, znaczy nie do flaczków, osobno, zrobiony pańczkraut. Przepis na pańczkraut znajdziecie na naszym kanale, pyszny. Bo jak wiecie, gotowałam sobie, co? Pańczkraut. Nie, sos. Sos, smażyłam, dusiłam później mięso żeberka i zrobiłam sobie sosik. Ja już tak gadam chyba dlatego, że przemęczona jestem trochę, ale spokojnie. I jeszcze mieliśmy, słuchajcie, dzisiaj do kawy babcia Basia przyniosła pyszny makowiec. Myśmy na daily vlogu pytali też, no co ciekawe, co, jakie ciasto będzie, bo to pokazałam wam zapakowane i niektórzy pisali kołocz. Kołocz, Marek, to jest jakie ciasto? Drożdżowe. Posypką. Z posypką, tak. Albo z bocami. Także makowiec, bardzo dobry, pyszne ciasto. Słuchajcie, czasami jak kupicie makowiec, to ten mak jest gorzki. To też zależy od, no, od wielu rzeczy, od wielu czynników. A czasami po prostu tak jest, że nie jesteście w stanie przewidzieć. Tak samo jak w domu możecie zrobić makowiec i też mak okaże się gorzki. No. Ale dobra. Także dzisiaj spędzamy taki dzień tutaj na w tym mieszkaniu. No i oczywiście dalej powiem wam, że przyszły tapety. W ogóle tamten mały pokój zrobił się takim magazynem, że masakra. Ja wam pokażę, jak przedpokój wygląda. Tu kiedyś tak wyglądało. Różne sprzęty. Gips, nie gips. No a tutaj to już, słuchajcie, widać mnie. A tutaj to już przejść nie można. Nowa lampa.
widzieliście ją na daily vlogu, jaka ona jest piękna, jak ona pasuje, pięknie wygląda na tle tej ceglanej ściany. Także jeżeli chcecie zobaczyć, koniecznie sobie zerknijcie vloga gdzieś tam poprzedniego, kilka poprzednich daily vlogów, także tam na pewno zobaczycie, ale myślę, że ona już będzie niedługo gościła na naszym kanale, po prostu dlatego, że będzie już wyeksponowana. I teraz to tak wygląda. Tu, czekajcie, gdzie one są? Te poduchy z naszego balkonu, za mną poduchy z balkonu. Stwierdziliśmy w tym roku, że przywieziemy je tutaj. No i po prostu one tutaj przezimują, bo w tamtym roku były cały... Czekajcie, całą zimę, nie? Były na balkonie. No i stwierdziliśmy, że bez sensu, no wyprane wprawdzie są i są czyste, natomiast no nie chcemy, żeby teraz znowu to, no wiecie, przeszło w jakiś sposób i znowu się zbrudziło, a jednak, no tam, nie ukrywajmy, u nas na Śląsku jest dosyć uciążliwa zima, jeżeli chodzi o sadzę z komina i no w ogóle nieczystości takie powietrzne, że tak powiem. Dobra, także tu wygląda jak wygląda, można jeszcze przejść, można jeszcze przemieszczać. Plan jest taki, że tam najpierw kończymy, a potem dopiero tutaj przejdziemy, będziemy porządkować. Ja i tak już sobie takie jakieś, wiecie, rzeczy porządkowe w szafie to robię. Staram się, o, Marek kupił wszystko. Słuchajcie, wymieniamy też wtyczki, włączniki. One są już, no, też natrzepnięte zębem czasu, więc jak już robimy, to powiedzmy sobie odświeżenie, które stało się remontem, przerodziło się w remont, bo miało to być coś zupełnie takiego, wiecie, no takie tylko odświeżenie, przemalowanie może, nie? No to jest może kończy, no ale wiesz co, jak już coś robisz, to robisz porządnie, nie? No ale widzisz to, bo u nas się to znowu przerodziło w większy remont, ponieważ odświeżenie to przemalowanie, a na przykład tak, zaklejanie jednej dziury, drugich dziur. Marek tu szlifuje. Słuchajcie, w ogóle zrezygnowaliśmy z rolety. Roletę rzymską, którą mieliśmy tutaj przez lata, od początku, jak mieszkamy tutaj. Roleta rzymska, już wam pokazuję to okno. Ja ci je doświetlę. Nie, nie musisz. I została zdemontowana, zaklejone zostały te, wiecie, dziurki. Tam jeszcze widzę, że Marek przejechał tutaj. Wszystko wyrównane jest. No, można robić. Gipsem. Także ładnie wyrównane. No i teraz wiecie, co tutaj będzie? Tu zawiśnie piękna, przecudowna. Ja nie wiem, czy piękna, bo jeszcze nie wiem jaka. No, taka delikatna. Delikatna, a nie ciężka. Firana? Zasłona. Firana delikatna, a biała, taką jak mamy tam w mieszkaniu. I zasłona. Zasłona będzie ciężka. To w sensie takim, no, że będzie nieprześwitywalny materiał. W tym znaczeniu, natomiast na pewno nie będzie bardzo ciemna, ale też nie będzie super jasna. Ale na razie czekamy, słuchajcie, na próbki takich materiałów, jeżeli chodzi o zasłony, i wtedy podejmiemy decyzję. Powiem wam, że fajnie, w ogóle fajna opcja jest taka, że możecie sobie takie próbki materiałów zamówić, i to nie tylko materiałów na firanki, na zasłony, możecie zamówić próbki, takie próbniki farb, czy nawet frontów kuchennych, też bez problemu. I powiem wam, że nie jest to aż takie kosztowne. 0 zł. Nie no, czasami kosztuje, nie? Natomiast no, to w zależności od tego, czasami płacicie, czasami nie. Za co? Za jakie próbki? Ale możecie sobie taki próbnik zamówić i wtedy zobaczycie na żywo, możecie dotknąć fragmentu materiału, czy wiecie, przyłożyć go gdzieś, zobaczyć, czy pasuje, czy nie pasuje. Kolorystyka bardzo ważna też, bo czasami, wiecie, zdjęcie zakłamuje, natomiast w rzeczywistości okazuje się, że coś jest jaśniejsze, coś jest bardziej intensywne, coś jest mniej intensywne i tak dalej. No, także tak się to prezentuje. Teraz troszeczkę tu poogarniamy. Ja jeszcze na strych wybywam, żeby zawiesić pranie. No i są jakieś postępy, są prace. Co ty myjesz? Odkurzacz? Aha. Odkurzacz, bo cały z tego. No, jutro dzień kolejny,
Także dzieje się. No, będziecie na pewno wszystko widzieli, jak to tu wygląda. Dzień dobry. A gdzie my jesteśmy? Gdzie mnie tu zawiało? Do Miłoszka i do Hanusi. Hania wróciła z przedszkola. Dziewczynka taka grzeczna, mądra. Super. No i Miłoszek. To już jest w ogóle kawaler. I my się tu bawimy. Proszę. Jest lalka jest. Ale chwila, co? Czym się Miłoszek bawi najlepiej? Proszę. Czy pilocikiem. Od lalek to chodzi. No, dziewczyny się bawią lalkami. Proszę. A to jest w ogóle lalka z no, historią. Tak. Jak mamusia była mała, czyli Paulineczka. Hello. To bawiła się tą laleczką. No i do dzisiaj ta lalunia jest. To już jest, to piękne takie zabawki. To jest dla mnie jest. No tak, to jest dla ciebie. A dla Miłoszka są takie sprzęty. Tatuś jak to widzi, to będzie troszeczkę tego, nie? Ale to co, Miłoszku? Tatuś Miłoszek. Tatuś Miłoszka Mateusz, tak? No, ale tak nie, to jest. Nie, jak zobaczy Miłosz, jak tata coś robi. A, no to właśnie, wtedy on się interesuje tym, nie? No, to takie odwiedziny wskoczyły, tak? Miłoszku, a daj mi tego. Nie oddasz? A daj. Nie odda, no. No, patrzcie, jaki mam outfit dzisiaj. Choinkowy. Nie, może nie Christmasowy, ale chociaż Merry Christmas na koszulce. Natomiast... No ale mamy pod temat. No pod temat, zobaczcie jaki ja mam tu wystrój. Patrzcie teraz tą choinkę, ale w ogóle jak czerwono się zrobiło, ten robot czerwony. Tutaj czerwone foremki już świąteczno-pierniczkowe, ciasteczkowe. I świeca. I świeca fajna, woskowa. Woskowa. Z wosku pszczelego. Woskowa. Tak, woskowa. A świece są też sojowe. No przecież wiadomo, nie? Oho. Ale bardzo szybko schodzi ta świeca. Bardzo. Myśmy dosłownie teraz nagrywali przepis jeszcze. Jesteśmy w trakcie, bo na razie jest ciasto na pyszne ciasteczka orzechowo-cynamonowe, także jak będziecie chcieli, jak lubicie takie połączenia smaków, ba, nie jesteście uczuleni na, bo wiecie, czasami to tak jest z orzechami, to serdecznie Wam polecam. Marek jak zwykle tutaj przejął stery porządkowe przy nagraniu, także jeszcze nie sprzątamy, bo tu wystrój zostaje, ponieważ jeszcze będziemy kończyć nagranie. Także w chwili przerwy, bo pół godziny moje ciasto potrzebuje tak schłodzić się w lodówce, żeby można je było fajnie rozwałkować. No i powiem Wam, że przychodzę tutaj też do Was taką odpowiedzią na wielokrotnie zadawane pytania związane z naszym, z remontem tego naszego mieszkania. Po co właściwie jest ten remont? Dlaczego remontujecie? Przeprowadzacie się? A po co? Czy będziecie coś innego tam? Co tam będzie? Dlaczego? Dlaczego? Po co? I jaka jest przyczyna? Mnóstwo takich pytań się pojawia. Naprawdę mnóstwo. I nie, nie, to nie jest odpowiedź, że z nudów remontujemy. Nie, takiej odpowiedzi nie ma. Odpowiedź jest zupełnie inna. No i Marek tutaj już podjął. Słuchajcie, to jest remont sentymentu, ponieważ... Sentymentalny! Tak. Na tym mieszkaniu, jak wiecie, urodziła się Michasia, na tym mieszkaniu urodziłem się ja. Znaczy, wierzę, wiecie, nie wstydzę się do... Czyli jesteśmy tak, wstecz. Wstecz idziemy. Na tym mieszkaniu się urodziła moja mama, w tym mieszkaniu mieszkała moja babcia i moja prababcia. Więc tak naprawdę ponad 100 lat już to mieszkanie jest w rodzinie, jakby nie było. No, naprawdę. Ponad 100 lat. Mm. Więc słuchajcie, to aż żal było, żeby robić z tego jakiś magazyn, pusto, nie wiem, znaczy nie pusto, ale taki wiecie, bałagan albo coś, żeby tam było tak... Przechowanie gratów, nie? To nie o to chodzi. Tam ma być pięknie, tam ma być, można sobie iść, posiedzieć, porobić, pomieszkać, także tego nie można zaprzepaścić. To jest ponad 100 lat, także nie było innego wyjścia, jak zrobić taki... generalną metamorfozę, bo to mnie nie nazywa generalnym remontem, bo generalny remont był robiony 15 lat temu. Ale to jest taki remont, wiecie, no żeby to wszystko odświeżyć, żeby tam pachniało, bo tam jak się już wchodziło, był taki nieprzyjemny zapach. No z brudu, po prostu wiecie, jak 5 lat się nie maluje, nie tapetuje, no to niestety życie jest jakie jest, się kurzy, brudzi się i to jest. Tym bardziej, że wiecie, tam trochę się też działo, więc teraz trzeba było to odświeżyć, wszystko zrobić i będzie prima sort.
Tak, także tu już macie odpowiedź sentymentalnie. Dla 100 lat, no. Dla mnie też sentymentalnie, bo w przeciągu mojego dotychczasowego 40-kilkuletniego życia, no to ponad, ale tam się nasz związek rozwija, ponad 15 lat to tam jest, także dla mnie to też jest w pewien sposób sentymentalny remont, natomiast dla Marka na pewno bardziej, dla jego mamy, dla jego rodziców, w sumie bardziej może... Przecież moi rodzice tam mieszkali na tym mieszkaniu. Tak, i w sumie dla nich najbardziej, ponieważ no tutaj ta... Ten czas jest doświadczeń w tym pomieszczeniu, w tym mieszkaniu jest znacznie bardziej wydłużony niż mój. Także no to bardziej sentymentalnie. Jestem ponad 15 lat związana z tym mieszkaniem. Jestem, tak, jestem ponad 15 związana z tym mieszkaniem. 15 lat, 13 lat. No i dużo ważnych rzeczy tam się zadziało tak naprawdę i dużo się wydarzyło, dużo przemian i rewolucji życiowych i tak dalej. Także i bardzo dużo pięknych wspomnień, dobrych wspomnień, są też wspomnienia takie, wiecie, trudne, które doświadczają w jakiś sposób, no ale no, samo życie. Dlatego tu jest też odpowiedź na to wielokrotnie i pod różnymi jak gdyby postaciami i w różnym kontekście zadawane pytanie, po co? Po co, dlaczego ten remont się pojawił? No więc już wiecie, sentymentalnie, nie chcemy, żeby to mieszkanie, no właśnie stało się taką magazynownią, stało się takie zapomniane, takie nieogarnięte, zaniedbane może, o w ten sposób powiem, i po prostu zaczęliśmy, no, metamorfozę. Marek tutaj się wzbrania przed remontem. Na pewno nie jest to remont generalny, jak mówi, no bo trzeba by było wymieniać instalacje gazowe, elektryczne, chociaż my tam gazowej instalacji nie mamy, to znaczy akurat my nie mamy w mieszkaniu. Ale jak już Marek zaczął myśleć o remoncie, wiecie, ja to tak na początku mówiłam, no zrobimy takie odświeżenie, taką delikatną jakąś, wiecie, metamorfozę, na zasadzie, że coś tam dołożymy, coś tam, czegoś tam ujmiemy, ale jak już Marek zaczął myśleć o remoncie, no to rewolucja w jego głowie. Już, wiecie, zaklejanie dziur, to już wiecie, okienko ceglane jest zasłonięte, zmienia się układ na suficie różnych lampek, lampeczek. Tak, no pojawiają się tapety. Ja myślałam wstępnie o malowaniu ścian, no bo wiecie, i szybciej, i może bardziej ekonomiczne, a to na pewno. No, ale to nie koniec. Zdjęliśmy rolę tę rzymską, jak wiecie. Pojawią się firany z zasłonami, a mam zasłony, problem. Słuchajcie, tam wrócą po ponad 20 latach, jak moja babcia mieszkała. I Marek, powiem ci, że tego typu zasłony by tam chyba bardziej pasowały, jeżeli chodzi o kolor. No bo przyszły nam próbki i chyba w daily vlogu to widzieliście, takie zasłony. No i tam gdzieś pojawiły się w propozycjach dwie takie szare. Ale szczerze powiem tutaj też, że nie za bardzo mi te szarości tam odpowiadają, ponieważ mieszkanie jest, podłoga jest brązowa, cegła ma swój kolor, wiecie jaki, ceglasty, takie brązy, takie jakieś rudo, rdzawe i tak dalej, też takie ciepłe kolory i nagle taki szary kolor w oknie, no coś mi się tu gryzie. Firanka tiulowa ok, ale właśnie mam problem z tymi zasłonami, więc na pewno jeszcze muszę zerknąć na próbki materiałów i kolorów przede wszystkim na różnych tam, wiecie, stronkach. Także tak i zaczyna ten remont faktyczny, metamorfoza zaczyna się przeobrażać w remont. Już niedługo czeka nas kładzenie tapet, będziemy sami to robili, ale myślę, że to akurat ogarniemy spokojnie. No i cóż, zobaczymy jak nam wyjdzie ostatecznie i finalnie ten pokój, bo to tak naprawdę, wiecie, najpierw zaczynamy od pokoju i później pójdziemy w głąb może mieszkania, czy może bardziej będziemy się wycofywać. Tak, przedpokój jest w kolejce, także na końcu kuchnia. Dobra, także macie odpowiedź
na pytanie. Możecie tylko teraz nas śledzić i zobaczyć, jaki będzie finał, ta odsłona. Bardzo dużo z Was też pisze o tym, że bardzo Wam się podoba to mieszkanie, bo ono ma swój klimat i rzeczywiście, no, jest to zupełnie inny klimat mieszkania. W ogóle ono jest bardziej przytulne niż to. Bo po prostu metrażowo jest mniejsze, ale niczego tam nie brakuje. Ja tam powiem, że bardzo mi się dobrze tam mieszkało, mieszka. Jestem z tego mieszkania zadowolona, a to, że trzeba co jakiś czas coś odnowić, bo się niszczy, bo brud, bo wiecie, się zużywa, no to jest norma. Ja... Ale co jeszcze warto dodać, tak? Że ten styl, który tam powstaje teraz, się tworzy, on jest zupełnie inny niż ten, który my, jak powiem szczerze, jak my lubimy, znaczy nie lubimy, do jakiego my jesteśmy przyzwyczajeni. Industrialny jest, lubimy. Ja wiem, ale teraz zupełnie kolory będą takie, których myśmy nigdy nie stawiali, nie? No, jeżeli chodzi o meble wypoczynkowe. Na przykład sofy to zawsze u nas, czy narożniki zawsze były czarne. Ale się zdziwicie. Teraz nie będzie to czarny nie. Kolor. Dobra. Będzie kolor. Będzie kolor, ale myślę, że on w tym, w tej cegle tam, na tych białych ścianach wytapetowanych będzie wyglądał. No i ściany będą naprawdę ładne, tak. Bo ładna tapeta jest. No, a ściany będą, tak, będzie tapeta. Także, no, śledźcie nas i oglądajcie, zobaczycie w końcu, jak to tam się nam będzie toczyło, jakie będą postępy. Tymczasem ja tak patrzę w podgląd w kamery, że moje czoło, ojej, jaka lampa. Tak, czy już mi się to sebum wydzieliło po całym dniu i jak tak dotykam, to mam rzeczywiście bardzo tłustą skórę. Zawsze rano stosuję sobie taki puder transparentny. Puder transparentny, który no przez dłuższy dzień mi wchłania to sebum i nie świecę się, ale już teraz jest godzina 18.30, to no widać już, że to moje, ta moja strefa T, czyli czoło, nos i broda. No, to zaczyna się świecić. Musiałabym znowu przypudrować, ale już nie będę tego robić, bo no, po prostu jesteśmy sobie w domku i tyle. Dobra, oddział techniczny przygotował. Także oddział techniczny przygotował. No widzicie, jak to dobrze mieć pomocnika, ale szef kuchni to zawsze ma pomocników. Co? No jak? Nie. Także... A to bardziej dział techniczny, wiecie? Dział techniczny, a ja to szef kuchni i mam tu swojego pomocnika i dzięki temu sprawnie wszystko wychodzi. Nagranie idzie dosyć sprawnie. No bo rzeczywiście, słuchajcie, no w kuchni, jak to w kuchni, różne rzeczy się brudzą. Trzeba to i ogarniać na bieżąco, no bo tu też chodzi o to, żeby to było estetyczne, tak, żeby to wszystko estetycznie ładnie wyglądało. O wiele przyjemniej patrzy się na coś takiego niż na udziublany z mąki, jakieś michy pobrudzone od ciasta i tak dalej. Aha, tu Wam jeszcze pokażę, Michasia zrobiła taką miksturę, nie wiem, ona coś więcej u siebie we vlogu o tym powie. Także jak Wy oglądacie tego vloga, to już możecie wpadać na kanał Michasi i zobaczyć, bo to nie jest herbata, to jest taka mikstura. Nigdy jeszcze tego nie robiła, to jest jakaś nowość, jak widzę. A do czego, co to w ogóle jest i jak to będzie wykorzystane, to właśnie wpadajcie na kanał Michasi. Tymczasem my wracamy do ciasteczek orzechowo-cynamonowych. Będzie pachniało w całym domu. Zakupy zrobione. Latałam dzisiaj, słuchajcie, po galerii. Co tu się dzisiaj dzieje, bo jestem Black Friday. Tak. Black Friday i w ogóle Black Weekend i Black w ogóle przedświąteczny. A ja się miałam misję. Nie miałam za dużo czasu, ale czekaj, jak wygrzebię to, bo pokażę Wam. Dzisiaj robiłam zakupy do kalendarza adwentowego, ale dla Michasi. Ona tak nie za bardzo... Czekajcie, żeby ona się też nie dowiedziała. Wzięłam sobie wzór, znaczy próbkę. Bo ten jej kalendarz adwentowy jest przepiękny, kupiony w TK Maxie, jest prześliczny, ale no ma jeden feler. O, to są takie pudełeczka, bardzo małe i teraz coś tutaj zmieścić, to jest rzeczywiście wyzwanie. No i tak, latam, no przede wszystkim kosmetyczne rzeczy, żeby tutaj coś zmieścić, żeby no, udało się to zamknąć, żeby nie rozwalić kalendarza. No wiem, można zrobić coś takiego, że na zasadzie
wiecie, wkładam karteczkę i teraz wyzwanie, zadanie, idź tam, zrób to i tam znajdziesz prezencik. Ale też chodziło o to, żeby jednak, no wiecie, zmobilizować się i znaleźć coś takiego, co do tego pudełeczka się zmieści. I powiem wam szczerze, naprawdę, że to nie jest łatwe. Ale niech będzie przykład podany. Znalazłam, czekajcie, coś takiego. Ale wiecie, bo ja jak czytam, to ja zdejmuję okulary i to bym musiała teraz zrobić coś takiego. Gliterowo-metaliczne zastygające cienie do powiek. Wow. No. Więc kupiłam coś takiego. I uwaga, robimy test na żywo. Jak to zrobić, bo trzymam ręką jedną tą i uwaga, chyba weszło. Troszeczkę tutaj wystaje, ale jakoś to upcham. Także myślę, że spoko. A, do tego, że gliterowy i zastygający i w ogóle, Michał się ostatnio ma fazę na takie rzeczy. Nie wiem, w ogóle jest taka moda, że słuchajcie, tutaj w tych kącikach dziewczyny malują sobie, nastolatki malują sobie takie, wiecie, takie plamki robią. Nie wiem, jak to nazwać. Także dobra. Takie pudełeczko było moją miarką i sprawdziłam to sobie. Każdy produkt, który kupowałam, to musiałam mniej więcej, słuchajcie, pod tym kątem kupować, czy mi się zmieści, czy go upcham. Oczywiście jakieś pluszowe takie ozdoby, to tu spoko wchodzą, takie mniejsze, także to też kilka mamy takich. No i podejrzewam, że jeszcze nie wszystko ogarnęłam, bo tych 24 okienka mam, no to no połowę na pewno mam, ale muszę w domu spokojnie przysiąść, porozkładać, zobaczyć ile mam tych numerków, no i przygotować kalendarz, bo to jakby nie było, za tydzień już pierwsze okienko, w piątek 1 grudnia, także muszę wyrobić się do tego czasu. A jeżeli chodzi o kalendarze adwentowe, to jeszcze nie mam kalendarza dla Marka, bo my sobie, wiecie, też robimy. Mamy takie woreczki, do tego takie papierowe i dzisiaj, w tym roku postawiliśmy właściwie na woreczki. No i mam nadzieję, że to się sprawdzi. Na pewno się lepiej sprawdzi niż takie kartonowe kartoniki, no po prostu. No bo faktycznie lepiej to tam funkcjonuje, wszystko się lepiej zmieści. Natomiast jeszcze nie mam pomysłów do końca. Kilka rzeczy mam kupionych, ale wiecie, kilka to nie jest, bo my robimy sobie tak, no to 12 kartoników zapełnić, no to trochę mam wyzwania. Także najważniejsze, że już coś poczyniłam. Ruch tutaj jest po prostu totalny, masakryczny. Nie lubię takich dni. I po prostu grudzień to będę unikała chyba galerii w weekendy. To bardzo bym chciała tego unikać. Galeria, piątek, sobota i niedziela handlowa to już w ogóle. Żeby wyrobić się, no ale czasami po prostu nie da rady, nie? I musicie o te galerie zahaczyć w takie newralgiczne dni, bo i jest godzina 12, tutaj jest parking full, ludzie już stoją w kolejce, szukają miejsc, także ja się zwinę i może ktoś poczuje, wow, znalazłem miejsce. Dobra, tymczasem wracam do Marka, Marek maluje, może tam wam pokażę, co się nowego podziało. Marek już tam przegląd robi. Stwierdził, że nie za bardzo jest zadowolony z efektów malowania sufitu. Właśnie dotarliśmy. Dzisiaj mamy nicny plan tapetowania. Ja właśnie gotuję wodę, grzeję sobie wodę, żeby powycierać porządnie podłogi. Podłoga musi być czysta. Tu będziemy rozkładać tapetę. Będziemy ją sobie docinać i kłaść. Trochę się obawiam tej tapety, bo to jest dosyć gruba tapeta, ona jest w sumie nawet plastikowa, nie? Tak. Przebieraj się, Marku, nie widać cię. Bo Marek tu chodzi, wiecie, w slipeczkach. Przebieramy się na roboczy strój. Michasia została odstawiona, bo dzisiaj ma spotkanie z koleżankami na mieście i wybywają na kilka godzin. Później jadę ją odebrać i w tym czasie właśnie chcemy wykorzystać... Chcemy wykorzystać, żeby coś tutaj porobić. Głównie chodzi o tapetowanie. Marek stwierdził, że nie będzie poprawiał już tego sufitu, bo jest fajny biały. Będziesz? Także mam nadzieję, że cokolwiek zdążymy zrobić. Zobaczymy, jak pojawi się tapeta. To już zobaczycie w następnym vlogu. Na szczęście muszę tylko poprawić sufit, ten wyższy.
Bo ten jest okej. Okay. Tak, bo my mamy tu obniżany sufit. Nie wiem, czy to widać. O, tam w tych rejonach. Ale myślę, że jak ja spojrzałam, to jest okej. Okay. Natomiast no wiadomo, nie? Jak ktoś jest takim dokładnisiem, perfekcjonistą, to... A czemu ja to mam tak? Aha. To będzie go to raziło, także ja się nie dziwię, no. Zobaczymy, bo to też oświetlenie teraz jest zupełnie inne. Będzie przecież to oświetlenie z sufitu. Także inaczej też to będzie się prezentowało. Także robimy, jest dalej rozgardiasz. Ja właśnie robię sobie kawę też przy okazji. Gotuję wodę. Woda zagotowana. Zalejemy sobie kawusie. Kawa parzona. Bardzo lubię. Niektórzy nie przypadają na przykład tak jak Marek, ale zobaczcie za to jaki mam kubek już. Prosty typ, bez świąteczny. Jakie sosnowe gałązki, to może świerkowe, nie wiem. Przyozdobione pięknymi bombeczkami. Kawa mi się zaparza. Reszta wody i wędruje do wiadra. Tylko to wiadro, to tu jeszcze muszę, widzicie, do niego się dostać, bo jest trochę w czeluściach gdzieś tam pochowane. O, damy płynu i będzie mycie podłogi, szorowanie. Sprawdza się Markowi to, o proszę, widzicie? Sprawdza się ten stół. Tak, chwilę wracamy. I co tam robisz? Znalazłeś jakiś skarb? Nie, ściągam tą taśmę. Tak? A ja wam powiem, a propos jeszcze skarbów, to pisaliście o tym, no bo tutaj u nas taka nietypowa cegła. Pisaliście o tym, że być może tutaj jest jakiś skarb, ale jeżeli tam jest, to my go zostawiamy. O, jak się. Aha. O, jak się wie. Nierówno ci zeszła ta. Takie skubanie teraz będzie, na to A musiałbyś sobie przesunąć chyba, wiesz, ten. Dobra. No właśnie nie lubię działać pod presją czasu. No tak, a dzisiaj działamy trochę pod presją czasu. Tu kupiliśmy mandarynki, które zostały w domu, ale Marek stwierdził, no i to też jest właśnie u nas częste było na tym mieszkaniu, że to będzie idealne, jeżeli chodzi o rozpałkę. Także cyk, zawsze takie rzeczy dawaliśmy sobie tutaj przy piecu i paliliśmy. Ja już nie przedłużam. Zanim jeszcze wodę wykorzystam do wiadra, to wiem, co zrobię. Zaparzymy herbatkę. Herbatka zawsze się przyda w takim dzbanku, jak jest więcej. Nawet jak wystygnie, to można sobie ją śmiało podgrzać i no i po prostu się czegoś napić. Jeżeli chodzi o dzisiejszy obiad, o ho ho, słuchajcie, słuchajcie, ja tutaj mam przepyszne flaczki. Dzisiaj będą odgrzewane, do tego mam bułę. Po prostu lepszego obiadu nie mogłam sobie na dzisiaj wymarzyć. Także będziemy szamać. A na razie do pracy, bo tak jak Marek mówi, czas nas goni, chcemy się wyrobić, zobaczymy, co nam się dzisiaj uda zrobić, bo to wiecie, weekend, tutaj gdzieś tam, a jak podwoziliśmy Michasie korki przy galeriach, słuchajcie, ludzie kupują i wykorzystują właśnie weekendy na zakupy, żeby coś sobie ogarnąć, na pewno jakieś prezentowe sprawy, także ja już twardo myślę o kalendarzu. Będę go robiła sobie teraz przez weekend, chciałabym zrobić. I kalendarz dla Michasi, kalendarz dla Marka. Już mam pewne rzeczy pokupione, nie wszystkie, no ale jeszcze mi kilka dni zostało, więc mam nadzieję, że to ogarnę. Tymczasem, słuchajcie, efekty tapetowania zobaczycie w następnym vlogu na pewno. Ja się z wami żegnam. Dziękujemy za oglądanie. Trochę dzisiaj przymroziło, ale jest fajnie. Oby święta były białe, to by było po prostu bajecznie, tak? No, ale tego na razie, no, dobra, jak będzie, tak będzie. Widzimy się w następnym vlogu, do zobaczenia, pozdrawiamy, pa.